dobry, nazywam się Wrzosek Szymon. Jesteśmy w moim gospodarstwie w miejscowości Kozub. Prowadzę tutaj gospodarstwo wspólnie z rodzicami i bratem. Razem mamy wspólnie tutaj około 200 hektarów ziemi. Zajmujemy się głównie produkcją zwierzęcą, bydło mleczne. Jak również dodatkowo mamy tutaj działalność, produkujemy pelet ze słomy. Mamy tutaj dosyć spory park maszynowy związany z prowadzeniem tego gospodarstwa. Za chwilę Państwo przekonacie się do nowej, ciekawej marki. Od kilku lat już zdecydowaliśmy się na nowy ciągnik w naszym gospodarstwie. Jest to ciągnik produkcji koreańskiej marki Tym. Ciągnik ma bardzo kompaktową, ciekawą budowę, ponieważ jest bardzo zwinnym traktorem. Zastępuje nam traktor praktycznie do wszystkich prac polowych, jak również prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa przy obsługi bydła mlecznego. Teraz, jeśli chodzi o ten traktor, charakteryzuje się głównie bardzo dużą zwrotnością dzięki przedniej osi. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Bije to na pewno wszystkie marki europejskie, ponieważ ciągnik przy 100 koniach mocy po prostu praktycznie zachowuje się jak dawny C330. Bardzo zwinny, kompaktowy traktor. Jeśli chodzi właśnie o ten ciągnik, w wersji standardowej ma klimatyzację, ma dwa półbiegi pod obciążeniem, elektrohydrauliczne sterowanie tylnym tuzem, dodatkowo tylny zaczep w szynie, co widać, trzy pary wyjść hydraulicznych, lusterka teleskopowe, lampy błyskowe, no praktycznie nie ma tutaj do czego się przyczepić, wyposażenie standardowe na pewno jest bardzo, bardzo bogate. Jeśli chodzi o ten ciągnik, mamy ich tutaj kilka w własnym gospodarstwie. Służą nam głównie do uprawy ziemi, jak również, tak jak już wspominałem, do tutaj prasowania słomy, ponieważ mamy nie tylko działalność związaną z prowadzeniem bydła, tutaj z trzymaniem bydła mlecznego, jak również z produkcją peletu. Dosyć sporą prac związanych jest u nas z samym przeprowadzaniem akcji żniwnej, ponieważ zbieramy z dosyć dużego areału słomę. Ciągniki te wykorzystywane są do prasowania. Przy tutaj naszym położeniu, gdzie to jest Polska centralna, gospodarstwa są rozdrobnione. Mamy do czynienia z kawałkami pól po 2, 3, no 5 hektarów, to już jest duży kawałek pola. Także traktory dużej mocy i bardzo tutaj duże, ciężkie, rozbudowane nie mają u nas racjonalnego zastosowania, a ciągniki marki Tym no, spisują się tu bardzo, nawet powiedziałbym, wzorowo. Przed nami tutaj akurat jest ciągnik tej samej marki, tylko z ładowaczem czołowym, głównie z uwagi na to, że mamy ładowarki teleskopowe też w gospodarstwie, także która wykorzystujemy głównie do załadunku bel ze słomą na polu, a są to tysiące bel rocznie, także na pewno taki ciągnik wyposażony, jak widać tutaj, w ładowacz czołowy tur, też jest, no tutaj przede wszystkim ta zwrotność jest w nim wykorzystana, bo jeśli chodzi o inne modele, przy 100 koniach te ciągniki nie zachowują się już tak zwrotnie, jeszcze dodatkowo z ładowaczem czołowym jest to tak, że po prostu tego miejsca potrzeba po prostu do zawracania więcej, a w tym przypadku jest to bardzo kompaktowa budowa, no pozwala na bardzo sprawne poruszanie się tym ciągnikiem, bardzo szybką, sprawną obsługę, no gdzie głównie przy akcji żniwnej wiadomo, że zależy nam na tym, żeby jak najszybciej zrobić jak największą ilość roboty. Jak Państwo tutaj widzicie, te ciągniki mamy tutaj również zagregowane, nie tylko, również po prostu przy produkcji zwierzęcej, wszystkie odchody, bo mamy obory na głębokich ściółkach, wywozimy przyczepami takimi skorupowymi tandem.
też te ciągniki są do tego wykorzystywane i jak widać kolejny model Tyma tutaj akurat też jest przystosowany do wacza czołowego, ale mamy akurat zapięty ciągnik właśnie z przyczepą. Wszystkie kiszonki, wszystkie oborniki są usuwane, wywożone. Taki zestaw jak najbardziej się spisuje. I znów praca przy sieczkarni, gdzie potrzebna jest zwrotność. No ciągnik jednak jest wtedy zwrotny bardzo, bardzo niezawodny. No cóż, może wsiądziemy sobie, zresztą jeszcze może podejdziemy dalej. Mamy teraz najnowsze dziecko tej produkcji koreańskiej. Jest to ciągnik 1054. Jest to model tegoroczny. Tutaj akurat nowy system, w ogóle inny silnik. Tamte silniki w tamtych ciągnikach są troszeczkę innej budowy, ponieważ tutaj ten ciągnik spełnia już najnowsze emisje spalin. Dodatkowo wiadomo, tutaj trzeba lać do spalania też mocznik AdBlue. Ciągnik wyposażony jest dodatkowo w przedni TUS. No też przydaje się to przy różnych pracach w gospodarstwie, gdzie ewentualnie trzeba wykorzystywać maszyny przednie. Jeśli chodzi o dźwignię hydrauliki zewnętrznej, jest to bardzo pod ręką, ergonomicznie położone. Dodatkowo każdy ciągnik wyposażony jest w rozdzielacz dodatkowy hydrauliki zewnętrznej pomocny przy ładowaczu, jak również przy przednim tuzie. Nadbudowa ładowacza wiąże się tylko z dobudowaniem samej ramy. Odpowiednio jest to tańsze, ponieważ w markach europejskich musimy dodatkowo zainwestować w dodatkowy rozdzielacz, dźwignię. Tutaj mamy to już w standardzie umieszczone należycie i no, zupełnie nas to później mniej kosztuje. Jeśli chodzi dalej, każdy ciągnik w standardzie, jak już wspomniałem, ma klimatyzację, radio, ma kamerę, można to nazwać cofania, jest to kamera, która skierowana jest na tył ciągnika, bardzo pomocna przy ewentualnym agregowaniu z innymi maszynami. Jest to też wyposażenie standardowe. Wcześniej wspomniane już układ podnoszenia, trzypunktowego układu zawieszania EHR. No, położone bardzo, bardzo pod ręką, pomocne, proste, zwinne, aczkolwiek no, w przypadku, tak patrząc na dzień dzisiejszy, myślę, że już to jest jakaś tam podstawa. Te czasy się na tyle zmieniły, że jednak te elektrohydrauliczne sterowanie jest tutaj, już bym powiedział, jakimś tam standardem nowym. Dalej, jeśli chodzi o wszelakie przełączniki, wyłączniki, jest to w należyty sposób umiejscowione, nie brudzi się, a ewentualne zakurzenie wystarczy wytrzeć ściereczką, nie wchodzi nam gdzieś ten kurz, to nie są jakieś tam klawisze, które nam gdzieś tam z biegiem czasu będą się pewnie psuły, jest to panele przyciskowe, bardzo, bardzo jest to też, jeżeli chodzi o rolnictwo, przydatne, pomocne i tutaj mamy załączanie na tym pulpicie przedniego napędu, mamy napęd też sterowany automatycznie, czyli rozłącza nam się przy skrętach kół, bądź też przy większej prędkości, napęd taki zupełnie na sztywno, blokadę mechanizmu różnicowego, no i inne jeszcze funkcje dodatkowe, które są związane ewentualnie z podniesieniem narzędzia przy załączeniu jazdy w tył, podniesieniem narzędzia ewentualnie przy skręcie kół przednich, bądź też automatyczne wyłączeniem WOM-u. Nie mamy tutaj jakichś niepotrzebnych ruchów związanych z sięgnięciem czegokolwiek. Siedząc wygodnie w wygodnym, wysokim fotelu z poparciem, z zagłówkiem, mamy tutaj dostęp do wszystkich elementów sterujących. Ciągniki też w standardzie wyposażone są w pneumatykę dwuobwodową. Jest domontowany tutaj akurat manometr ciśnienia powietrza. Ponadto w standardzie też mamy tutaj pozakładane wąż taki, powiedziałbym, do sprzątania, ale bardzo, bardzo potrzebne dodatkowe wyjście pneumatyczne w środku ciągnika, ponieważ w trakcie agregowania z innymi maszynami
czasem jakieś końcówki trzeba przedmuchać, oczyścić po prostu skórzu. No wiadomo, w rolnictwie nie jest tak jak w salonie gdzieś tam i tutaj to wszystko się na pewno nam bardzo przydaje. Po prostu ułatwia to codzienną pracę. Co dalej? No w przypadku, gdy zaczepiamy te ciągniki do różnych ciężkich, długich, szerokich przyczep do zwożenia bali, bardzo pomocne są tutaj w tym przypadku zamontowane lusterka z ramieniem teleskopowym. Są to lusterka, które można ewentualnie wydłużyć, jeżeli szerokość zapiętej maszyny bądź też przyczepy z balami po prostu ogranicza w jakiś sposób pole widzenia w takim zwykłym lusterku, gdzie jest to przy kaminie. Tutaj wysuwamy sobie tylko ramię teleskopowe na zewnątrz i już mamy dostatecznie zapewnioną jakąś tam widoczność z tyłu za pojazdem. Jeśli chodzi o wałek odbioru mocy, mamy trzy prędkości. Jest to prędkość 540, 750 i 1000. I to wszystko sterowane jest też z kabiny. Jest to bardzo dostępna dźwignia położona po lewej stronie. I na pewno tutaj nie wymaga dodatkowego wysiłku. W każdym momencie możemy ewentualnie przełączać to z tej pozycji. Nie trzeba nigdzie wychodzić, przestawiać, jak też spotkałem się w innych markach, bardzo przeróżnie rozwiązane. Tutaj na pewno jest to sterowane w tym przypadku mechanicznie, jeśli chodzi o prędkość, ale sam wałek jest elektrohydraulicznie załączany przyciskiem elektrycznym, także to jest po prostu rozwiązanie super stuprocentowe, tym bardziej przy wywożeniu gnojowicy. Wiadomo, że tam wóz asenizacyjny wymaga obrotów dużych, a po prostu nie trzeba silnikiem wtedy gazować i możemy zastosować prędkość 1000 obrotów, jednakże w warunkach jakichś ciężkich na polu możemy już sobie zmienić te obroty na 750 bądź 540 i to po prostu no już nie musimy dodatkowo jakieś tam trudności tutaj mieć z tym związanych. No i teraz jeśli chodzi o jakieś tam podstawy, skrzynia biegów. Skrzynia biegów ma elektrohydrauliczny rewers. Elektrohydrauliczny rewers zmieniany dźwignia przy kierownicy. Znów bardzo łatwo dostępna, bardzo dobrze pracująca. Jest to naprawdę super i położenie i po prostu praca tego tutaj bez żadnych zarzutów. Jeśli chodzi o przełożenia, mamy cztery biegi główne w czterech zakresach, czyli cztery podstawowe biegi w czterech zakresach L, C, H i M. L i C to są zakresy takie, nazwałbym, pełzające, wykorzystywane głównie w ogrodnictwie, warzywnictwie, do jakichś tam sadzarek, bardzo wolne, pełzające biegi, a H i M to już są biegi takie wykorzystywane praktycznie w każdym gospodarstwie. Tutaj dodatkowo dwa półbiegi pod obciążeniem, czyli na każdym biegu mamy wolniejszy i szybszy tutaj jeszcze półbieg. No jest to rewelacja, jeśli chodzi o przełączanie tych biegów pod obciążeniem. Mamy gospodarstwo zajmujące się produkcją mleka. Jeśli chodzi o prowadzenie takiego gospodarstwa, wiąże się to z pomieszczeniami związanymi do udoju, do tutaj przechowywania, schładzania mleka. Mamy tutaj halę udojową, pomieszczenie, jakieś tam centrum zarządzania, główna pamięć komputera, gdzie po prostu wszystkie dane są archiwizowane. Jeśli chodzi o dój, odbywa się na hali udojowej Rybia Oś, 2x10 stanowisk. Tutaj jest przechowywane mleko, zbiornik na mleko, 8,5 tysiąca litrów. Dodatkowo drugi zbiornik na mleko, 2,5 tysiąca litrów, odzysk ciepła. Kolejny model ty ma zagregowany z opryskiwaczem.
No jak już wcześniej wspomniałem, jeszcze raz podkreślę, zwinność tego traktora tutaj bardzo jest w 100%, powiedziałbym, wykorzystywana, jeśli chodzi o wszelakie zabiegi związane z opryskiwaniem. Także tutaj mamy kolejny dowód na to, że ten ciągnik radzi sobie z powodzeniem w tej maszynie. No i też jesteśmy tutaj z tego zagregowania bardzo, bardzo zadowoleni. Witam, Marcin Sycerski, firma Hydromasz. Witam wszystkich serdecznie na targach Agrotech Kielce 2017. Chciałbym Państwu przedstawić nowość na tych targach. Jest to traktor marki TYM, oczywiście model T1304, model o mocy 127 koni. Jest to nowość, którą prezentujemy. Premiera tego modelu miała miejsce w Paryżu na targach w Simie. Także gama ciągników rozwija się, poszerzamy swoją gamę o nowe modele. Jesteśmy zadowoleni, że możemy mieć już, że wchodzimy jak gdyby ciągniki o większej mocy, 127 koni. To jest na silniku Deutz, oczywiście 4 cylindry, 3,6 pojemności. Euro 4 z AdBlue, z EGR-em. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, w prezentowanym modelu mamy 32 przełożenia do tyłu, 32 przełożenia do przodu z rewersem elektrohydraulicznym, z jednym półbiegiem pod obciążeniem, przy prędkości wałka, to samo jak w modelu T1054, tylko jest ten traktor większy, mocniejszy, z nową kabiną, z siedzeniem na pasażera, kabina oczywiście klimatyzowana. Udźwig tego ciągnika to jest poziom 5 ton. Chciałbym serdecznie Państwa zaprosić na stronę internetową www.tym-traktor.pl. Będziecie mogli Państwo mieli możliwość zapoznania się z całą gamą modeli marki TYM.